Dzień dobry, z tej strony Maciej. Pewnie zastanawialiście się, co zrobić w przypadku, kiedy znajdziemy swój wymarzony pojazd na umowę kupna sprzedaży bądź fakturę VAT-marże. Czy da się to sfinansować w jakiś prosty sposób? Czy dużo na tym przepłacimy? Czy może coś na tym zyskamy? I dzisiaj chciałbym o tym porozmawiać, przedstawić, jakie formy finansowania będą dla nas korzystne. Pokażę to wszystko na liczbach. Podsumowuję to wszystko i opowiem, co wiąże się z daną formą finansowania, jakie nas czekają koszty dodatkowe. Więc zapraszam. Wszędzie jest taka sama zasada. Pojazd o wartości 100 tysięcy, wpłata własna 10%, okres finansowania 36 miesięcy. Zacznijmy od pierwszej formy finansowania, leasingu operacyjnego. Leasing operacyjny, więc tak jak wcześniej mówiłem, wartość przedmiotu przyjęta 100 tysięcy, wpłata własna 10%, okres umowy 36 miesięcy. Z uwagi na to, że jest to leasing operacyjny, do wartości samochodu doliczamy VAT 23%, co nam powiększy wartość pojazdu o 23%. Rata miesięczna 3000, prawie 300 zł, co nam daje sumę opłat 132 187 zł. Czyli de facto nadpłacimy 32 tysiące. No, przy tak krótkim okresie widać, że jest to dosyć spora suma. Dlatego szukamy dalej i idziemy do następnej formy finansowania. Leasing finansowy, procedura VAT-marża. No, jak zauważymy, tutaj ta rata już jest zdecydowanie niższa. 2688 zł. Suma opłat 108 475. No, zdecydowanie dużo niższa suma opłat. Składa się ona z sumy rat, VAT-u z marży. W przypadku leasingu finansowego musimy zapłacić VAT z marży, czyli VAT za odsetki, co nam daje sumę, tak jak już wcześniej mówiłem, 108 475, więc już mamy dosyć dużą oszczędność, ale czy to będzie najkorzystniejsza forma finansowania, to się okaże. Próbuję to podsumować na koniec. Pożyczka leasingowa. Tutaj suma opłat już jest poniżej wartości przedmiotu. Dlaczego? Z uwagi na to, że w pożyczkach leasingowych i kredytach wartość finansowania jest pomniejszona o wpłatę własną. Dlatego też mamy tu wyższe oprocentowanie niż we wcześniejszych formach finansowań i też mamy mniejszą wartość opłat. Rata 2705 zł brutto, więc coraz mniej. I w końcu doczekaliśmy się. Kredyt samochodowy. Tutaj rata wychodzi 2913 zł z gwiazdką. Gwiazdka z uwagi na to, że ostatnia rata, 36, jest delikatnie niższa, co nam daje taką sumę opłat. Dodam też, że kredyt samochodowy będzie najciężej uzyskać, bo tutaj będzie wymagane zdecydowanie więcej dokumentów i ta analiza będzie dużo szersza niż w przypadku tych wcześniejszych form. No i przejdźmy do podsumowania. No i tutaj mamy cztery rodzaje finansowania, o których wcześniej rozmawialiśmy. Leasing operacyjny. Rata zdecydowanie przewyższa konkurencję. I suma opłat też jest zdecydowanie większa, no z uwagi na ten nieszczęsny VAT, który musimy doliczyć. Więc raczej jest to najmniej korzystna forma finansowania. Leasing finansowy, zdecydowanie najniższa rata, choć suma opłat jest wyższa. No z uwagi tego, że mamy dużo dodatkowych kosztów, no pierwszy z tych, który generuje tą sumę opłat, jest VAT z odsetek, który niestety musimy zapłacić. No i pożyczka leasingowa. Rata wyższa niż w leasingu finansowym, choć suma opłat jest niższa. No z uwagi na to, że tych kosztów dodatkowych jest zdecydowanie mniej. Nie musimy tutaj zapłacić VAT-u do odsetek, ani nie musimy doliczyć VAT-u, więc ta forma finansowania wychodzi najkorzystniej dla osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku, kiedy osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, no najlepszym rozwiązaniem będzie kredyt samochodowy. 2913 zdecydowanie większe od form, które są przewidziane dla działalności, no ale też niższe od leasingu operacyjnego.
Suma opłat 114,891 zł. Do tego też można dodać, że w przypadku umowy kupna-sprzedaży do tych wszystkich form finansowań będziemy musieli doliczyć 2% podatku od umów cywilnoprawnych. W przypadku leasingów będziemy musieli zapłacić z marżą firmy, która rejestruje za rejestrację przedmiotu. W przypadku pożyczki leasingowej czy kredytu samochodowego rejestracja stoi po naszej stronie, więc opłacimy tylko koszty urzędowe. No, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób dzięki temu rozliczeniu będziecie mogli podjąć dobrą decyzję co do finansowania tej formy sprzedaży i w jaki sposób zaoszczędzicie na tym. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.